Witajcie młodzi pływacy. Witam was na kanale Grupy Wodnej. Nazywam się Miłosz, jestem instruktorem waszej ulubionej szkoły pływania. Dzisiaj pokażę wam ćwiczenia, które pomogą wam w dokładance do kraula i do grzbietu. Dzięki tym ćwiczeniom wydłużycie sobie swój krok pływacki, będziecie pływać szybciej i będziecie mniej się męczyć. A więc zaczynajmy. Podstawą jest stanięcie sobie w ten sposób, wyciągnięcie rąk jak najwyżej, wyprostowanych. Tutaj ten odcinek ręki blisko uszu i zaczynamy. Powoli ręka idzie na sam dół, aż do bioderka i wraca po drugiej stronie. Tak to wygląda od tyłu. Hop. Robimy to oczywiście dwoma rękami na zmianę. Prawa, lewa ręka. Tak wygląda dokładanka do kraula, a do grzbietu wygląda bardzo podobnie, bo po prostu robimy odwrotnie, czyli ręka idzie do tyłu, zatrzymuje się przy biodrze i do góry. Do tyłu, do góry. Jeszcze raz bokiem pokażę. Hop. Do tyłu, do góry. Do tyłu, do góry, tak jest do grzbietu i do przodu, do góry, do przodu. Do góry, tak jest, dokładanka do kraula. Dzięki bardzo za oglądanie. Ćwiczcie razem z nami, wysyłajcie swoje filmiki na maila Grupy Wodnej. Dla najlepszych i najfajniejszych filmików jest nagroda. Powodzenia, zostańcie w domu, trzymajcie się, cześć.